Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 14. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy tytuł to Bezpieczny dzięki obecnej służbie Chrystusa. Ponieważ na gorąco dostałem taki zarzut, że przecież według Słowa Bożego Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a więc wszyscy są pańscy. Oraz, skoro Jezus Chrystus odkupił wszystkich, bo kupił cały świat przez swoją doskonałą ofiarę, to każdy człowiek jest własnością Bożą. Pozornie jest to prawidłowe, bo to jest prawda. Jezus Chrystus odkupił cały świat. Jest to w przypowieści na przykład powiedziane, że człowiek, który znalazł skarb na polu, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, kupił całe pole, wydobył skarb i odszedł, radując się, co ma być obrazem na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, który sprzedał wszystko, co miał, kupił cały świat, ale tylko skarb, czyli zbawionych, wziął do nieba. I Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Psalm 24, pierwszy werset, to też jest prawda. Czyli Bóg ma prawo do każdego człowieka na co najmniej dwa sposoby to prawo ma, niezbywalne prawo. I czy w takim razie tytuł serii, czy Bóg zachowa swoich, jest prawidłowy? No bo swoich, czyli co? Wszystkich? No więc tutaj już wskazywałem, że swoi to są ci, którzy są własnością Bożą w sposób szczególny przez narodzenie na nowo, przez należenie do nowego stworzenia, przez należenie do Chrystusa. I na uzasadnienie, że i taką nazwę swoi Pismo Święte używa, i to jest w innym znaczeniu niż tamte dwa poprzednie, które nie mogą być mieszane, bo jeśli byśmy tamte zastosowali, no to mamy uniwersalne zbawienie, wszyscy będą zbawieni, jeszcze połączmy to z wersetem, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, i mamy uniwersalne zbawienie, cała tutaj historia zbawienia, ukrzyżowanie Pana Jezusa, wszystko traci sens. No więc nie dajmy się, jak to mówi Pismo, za daleko zapędzić, bo wtedy nie trzymamy się nauki Chrystusowej i nie mamy Boga. Wtedy wychodzą różnego rodzaju ekstremizmy i głupoty, a to powoduje wtedy zafałszowanie. Mamy właściwie iść liniami wykreślonymi przez Pismo. Efezjan 1 rozdział, 14 werset. Tu jest mowa o Duchu Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I w tym znaczeniu własność Boża jest użyta tylko i wyłącznie do wąskiej grupy osób, które uwierzyły w Pana Jezusa. Ta grupa jest wąska nie dlatego, że Bóg tak chciał, bo Bóg powiedział, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, lecz wąska jest dlatego, że to ludzie zawęzili tą grupę. Oczywiście Boże serce jest na tyle szerokie, że każdy mógłby być zbawiony i każdy jest potencjalnie odkupiony, każdy jest potencjalnie własnością Bożą i każdy, kto chce, może wejść do nieba. I może tak być, że każdy będzie zbawiony, kto przyjdzie do Pana Jezusa ze swoimi grzechami, wyzna Bogu, że bez Ciebie ja sobie nie poradzę, że Ty jesteś święty, a ja jestem grzeszny, przyjmij mnie, wspomnij na mnie w swoim królestwie, czy też Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, czy też uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i już jesteś zbawiony. Więc generalnie te ścieżki, którymi można
zrealizować tą jedną, jedyną drogę do Boga, którą jest przejście przez Pana Jezusa, przez ofiarę Pana Jezusa, to tych technik tutaj nie ma jakiś sposób ograniczonych. Bóg patrzy na serce, na szczery zamiar człowieka, natomiast niestety ludzie nie chcą przyjąć zbawienia, nie chcą skorzystać z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa i przez to z Efezjan 1:14 odkupienie własności Bożej odnosi się do tej szczególnie wąskiej grupy, czyli tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, a nie do wszystkich ludzi i to by był wtedy po prostu pomylony koncept. I dzisiejszy temat bezpieczny dzięki obecnej służbie Chrystusa. Może jeśli będziemy patrzeć na ten temat, to wyjdźmy właśnie z tego punktu, kto jest własnością Bożą i czy już dziś możesz być pewien, że jesteś własnością Bożą, bo wtedy dopiero bezpieczne, bycie bezpiecznym dzięki obecnej służbie Chrystusa jest realne. Bo jeżeli nie jesteś własnością Bożą, no to w tym momencie o tym bezpieczeństwie mowy być nie może. Musisz jak najszybciej uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i stać się własnością Bożą, tą szczególną Bożą własnością. I wtedy również niebo staje się Twoją własnością. I właśnie tutaj kluczowe jest, czy masz pewność, że posiadasz życie wieczne. Już teraz możesz mieć tą pewność, bo każdy wierzący już w momencie nawrócenia ma życie wieczne. Nie otrzymujemy życia wiecznego pod warunkiem, że wytrwamy przy Bogu do końca. I to oczywiście w pewnym sensie to jest prawdziwe znaczenie, również, bo każdy wierzący wytrwa do końca. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, lecz z tych, którzy zachowują wiarę i wytrwają do końca. Natomiast to nie jest warunek, a owoc to nie jest coś, co jest wejściowe, tylko to jest coś, co jest na wyjściu. I to jest rezultat, a nie przyczyna. Nie wolno mieszać przyczyn z rezultatami. Po prostu ja jako zgubiony grzesznik, zbankrutowany grzesznik, przychodzę do Boga, Bóg usprawiedliwia bezbożnego na podstawie wiary, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, mnie bezbożnego usprawiedliwił, który nie ma nic do zaoferowania Bogu. W moim ciele nie mieszka nic dobrego. W moim sercu są nasiona każdego grzechu. Jeśli spytasz mnie, czy mam skłonności do kradzieży, mam skłonności do kradzieży. Jeżeli spytasz mnie, czy mam skłonności do jeżdżenia pod wpływem alkoholu, mam skłonności do jeżdżenia pod wpływem alkoholu. Jeśli mnie spytasz, czy mam skłonności do bicia żony, mam skłonności do bicia żony. Jeżeli mnie spytasz o dowolny grzech, czy mam do niego skłonności, to tak jest i tak jest z sercem każdego człowieka. W ciele moim nie mieszka dobre. Nie ma we mnie nic dobrego. Jestem bezbożny na wskroś. W momencie przyjścia do Pana Jezusa nie mogę nic zaoferować dla mojego zbawienia. Ale łaska Boża i miłosierdzie Boże polega na tym właśnie, że miłosierdzie darowuje karę. Czyli to, co mi się należy za to, że jestem po prostu grzesznik, to Bóg mi to podarował. Czyli na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa nie wykona na mnie należnego mi wyroku. To jest miłosierdzie Boże. A łaska Boża obdarowuje czymś, na co nie zasłużyłem, czyli miejscem w niebie. Przecież jeżeli Bóg by mnie tylko zbawił, w cudzysłowie tylko, bo to jest już wspaniała rzecz, gdyby tylko powiedział, nie idziesz chłopie do piekła, to już jest wielkie szczęście, to już jest wielka wspaniałość, to jest miłosierdzie, to jest przecudowne. Natomiast łaska idzie jeszcze dalej. Łaska ma to do siebie, że takiemu plugawemu, bezbożnemu człowiekowi, jakim ja jestem, daje miejsce w niebie i staję się domownikiem Boga. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa staję się dzieckiem króla, staję się po prostu człowiekiem, który ma
dziedzictwo w niebie, osadzony w okręgach niebieskich, jest wiele tych niebiańskich obietnic. Już przecież samo to, że jako niewolnik grzechu miałbym podarowane to, że nie będę wrzucony do jeziora ognia na wieki wieków, to już by było wielkie coś. I jest to wielkie coś. To jest miłosierdzie, ogromne miłosierdzie. Natomiast Biblia mówi wyraźnie, że Bóg oprócz miłosierdzia okazuje również łaskę. Łaska to jest z kolei obdarowanie czymś, co mi się nie należy. Miłosierdzie to jest uniknięcie należnej kary. To jest uchylenie się od należnej kary. Czyli widzimy te wspaniałości i życie wieczne należy do łaski, bo to jest posiadanie życia, którego w biologiczny sposób nie mieliśmy szansy mieć. Gdyby było tylko miłosierdzie, no to Bóg zostawiłby bez życia wiecznego takiego człowieka z przebaczonym grzechem i będziesz żył wiecznie w raju na ziemi, by coś takiego może było, albo coś podobnego. Noszenie skrzynek z bananami przez dłuższy czas na odnowionej ziemi, albo nawet na tej, która teraz jest. Przecież to też by było wielkie miłosierdzie, prawda? Zasłużyłem na piekło, zamiast piekła noszę skrzynki z jabłkami. Mieszkam w swoim domku albo w bloku. No super, przecież to jest lepsze niż piekło. Ale Bóg postanowił, że takiemu odkupionemu przez Pana Jezusa Chrystusa podarowuje również niebo. Łaskę okazuje. Czyli miłosierdzie i łaska to są dwa elementy, które tutaj grają rolę. No i teraz, jeżeli mamy to życie wieczne na uwadze, to ono jest obdarowywany tym życiem wiecznym człowiek już zaraz po nawróceniu. I to jest bardzo ważne, że jeśli wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, od razu jestem chrześcijaninem i posiadam wiarę. Mieszka ta wiara w takim, można powiedzieć, dziwnym konglomeracie. Duch i dusza są wieczne, odnowione, oczyszczone przez wpływ Ducha Świętego, a ciało, które jest również równoważnym składnikiem człowieczeństwa, jest ciągle zepsute, jest ciągle grzeszne. Czyli ona mieszka w śmiertelnym ciele, ta wiara. I teraz oczekuję odnowienia mojego grzesznego ciała, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, przemieni moje upadłe ciało i da mi nowe, przemienione na postać podobną do uwielbionego ciała, jego ciało. I to ciało będzie wtedy pełne chwały. I to jest łaska, to nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie zostawiłoby mnie w tym starym ciele z przebaczonymi grzechami. I to by było koniec działania miłosierdzia. Nie musisz iść do piekła. Natomiast łaska idzie dalej. Darowuje nowe, przemienione ciało. I wtedy otrzymam pełnię życia wiecznego w duszy, w duchu i w ciele. Będę cały podobny do Chrystusa. Nie tylko w duchu i w duszy jak teraz. Również w ciele. I w tym znaczeniu mam nadzieję na życie wieczne. Niektórzy się boją słowa nadzieja. Ale przecież nadzieja nie zawodzi, tak mówi Pismo. Czyli można powiedzieć, że nadzieja chrześcijańska to jest coś, co jest bardziej niż pewne. Nadzieja nie zawodzi, taka jest definicja. Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja jest co prawda oczekiwaniem czymś, czego nie widzimy, bo jest powiedziane, że nadzieja, którą się widzi, nie jest już nadzieją. Więc nadzieja jest po prostu bardzo pewnym elementem. To w świecie używa się słowa nadzieja jako czegoś, co jest chwiejne, nie dające gwarancji. Jak chce się po prostu powiedzieć, że coś jest niepewne, to się wtedy można zdecydować na użycie słowa a mam nadzieję. Natomiast jeżeli chrześcijanin słyszy słowo mam nadzieję, no to jest bardziej niż pewne. Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi, tak mówi Słowo Boże. I w tym momencie mogę mieć nadzieję na życie wieczne, co
używając bardziej takiego wspólnego z codziennym światowym językiem twierdzenia, brzmi po prostu: jestem pewien, że już teraz posiadam życie wieczne. To znaczy sformułowanie: mam nadzieję na życie wieczne. I teraz mam po prostu tą gwarancję, tą pewność. I to jest bardzo ciekawe, że Pismo Święte ciągle na okrągło przypomina, że możemy mieć pokój z Bogiem, że mamy pokój z Bogiem, że możemy mieć nadzieję na życie wieczne, że mamy życie wieczne już teraz, że już jesteśmy teraz uratowani. Przecież to wystarczyłoby raz napisać. W Jana 3 rozdział i już nie dotykamy w ogóle tego tematu. Chłopie, jeśli słuchasz Boga, wystarczy ci jeden werset. A jak nie słuchasz, no to po prostu jest z tobą problem. I Bóg wie, że z nami jest problem, że w sercu naszym są nasiona każdego grzechu. Między innymi grzechu wątpliwości, między innymi grzechu cwaniakowania, między innymi grzechu reinterpretowania słów Bożych, między innymi grzechu różnego spojrzenia, karmienia się tym, że są różne szkoły opinii. To są właśnie między innymi chrześcijańskie grzechy, tak mocno pielęgnowane. Lubowanie się w zgorszeniu wbrew nauce. To są grzechy, w którym tarzają się chrześcijańskie świnie. To są takie sformułowania, jakie użył apostoł Piotr. Świnia znowu tarza się w błocie. Pies zjada znowu to, co zwymiotował. To są grzechy. Czyli jeżeli Słowo Boże mówi, że kto wierzy, ma życie wieczne, to to jest świnia, która nie uznaje tego. Która tarza się w błocie. Umyta świnia, która chętnie nie może pić alkoholu, nie może bić żony, nie może praktykować homoseksualizmu, nie może praktykować zoofilii, nie może kraść, no ale powiedzieć odrębne zdanie interpretacyjne. O, to tak duchowo on studiuje Biblię. Patrzcie, jak... i to pycha rośnie, tak, bo on studiuje Biblię, on jest mądrzejszy, on coś wie więcej niż Słowo Boże, on jest mądrzejszy od Boga. Popatrzcie, Bóg mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A on nie, on jednak, patrzcie, jaki uduchowiony, bardziej uduchowiony niż Pan Jezus. No to jest właśnie grzech umytych świń. Tarzanie się w błocie grzechu umytych świń. Albo zżeranie tego, co zwymiotował. On nie może zeżreć tego, co zwymiotował taki pies, że znowu zacznie bić żonę, albo być pedofilem, albo tego typu rzeczy, ale no, bycie takim człowiekiem, który ma własną opinię na temat Słowa Bożego, no to to już jest nawet przez niektóre kręgi, które teraz lubią słuchać tego, co uszy łechce, no bardzo mile słuchane. I to niestety musimy zdać sobie sprawę, że te grzechy w sercu naszym są. A skoro te grzechy w naszym sercu są, to musimy pilnować, żeby nie wykiełkowały w naszym sercu. Kiedyś jeden brat powiedział: nie możesz nic uczynić, żeby ptaki latały nad twoją głową. Natomiast twoją odpowiedzialnością jest to, abyś nie pozwolił tym ptakom upleść gniazda na twojej głowie. I to też pokazuje z tymi grzechami, wiedząc, że każdy grzech w naszym sercu jest. Jeżeli ktoś pyta, czy masz skłonności do reinterpretowania Biblii. Jeżeli ktoś pyta, czy masz skłonności homoseksualne, czy masz skłonności do przemocy, czy masz skłonności do przemocy religijnej, to niestety masz. Każdy z nas to ma. I to, jak ja słyszę, teraz jest modna ta dyskusja na temat LPG+, no to jak słyszę, że a, bo ten ma skłonności homoseksualne, taki się urodził, takim jest. No chłopie, każdy taki jest. Każdy ma nasiona każdego grzechu w swoim sercu. To co, to ja mam każdemu grzechowi w moim sercu pozwolić rosnąć? Myślisz, że to jest tak łatwo chcieć mieć jedną żonę? Jedną żonę narzuca Pismo Święte. A przecież w naturze
każdego człowieka oddanego grzechowi, czy to kobiety, czy mężczyzny, jest mieć wiele partnerów, albo z kolei iść odwrotnie, w jakąś ascezę. No nie, ja jestem aseksualny, sobie poradzę. I jedno i drugie skrzywienie jest jak najbardziej korygowane przez Pismo. I jest to po prostu powiedziane, jeden mąż, jedna żona. Dla kobiet jest powiedziane, że mężczyzna ma być jej partnerem małżeńskim. Mało tego, jako chrześcijanie mamy jeszcze mocniej zakręconą tutaj śrubę, bo możesz wyjść za kogo chcesz, byle w Panu. Byle w Panu, czyli nie, że no, ten jest kandydat na męża albo kandydat na kandydatka na żonę, jest mądry, bogaty, przedsiębiorczy, wierzy w Boga, wyznaje chrześcijaństwo, no ale byle w Panu oznacza, że modląc się, wiesz, poza tym, że on jest chrześcijaninem, wiesz, że Bóg mówi do ciebie, tak, to jest ten, i w tym samym czasie ten kandydat na męża też słyszy w czasie jego rozmowy z Bogiem, tak, to jest ona. To jest ona. A ty, miła siostro, słyszysz, tak, to jest on. I wszystko ci mówi, że to jest on na podstawie tych twardych parametrów, ale również jest to jasne, że to jest prawdziwy wierzący i także w czasie modlitwy wiesz doskonale, że to jest zgodne z wolą Pana, to znaczy w Panu. Nie każdy chrześcijanin jest dobrym kandydatem na twojego męża, siostro. Nie każda chrześcijanka jest dobrą kandydatką na twoją żonę, miły bracie. Więc tutaj my musimy pamiętać o tym, że każdy grzech, każdy jeden grzech w naszym sercu, jego nasienie jest. A im bardziej będziesz pogardzał jakąś grupą grzeszników, to ci gwarantuję, że ten grzech szybciej wykiełkuje u ciebie. Zaczniesz mieć negatywne myśli o tych, co się wywyższają. Raz, dwa, zaczniesz się wywyższać. Zaczniesz mieć negatywne myśli o tych, którzy mają kłopot z tym, żeby pracować, albo z cudzą własnością mają problem. Sam za chwilę zaczniesz być tym kuszony, jak zaczniesz się wynosić. To nawet Galacjan mówi, że jeśli, 6 rozdział Galacjan, jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, idźcie, upomnijcie go, tam ma być 2 chyba, ja zerknę, bo nie chcę zmyślać. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. No właśnie, czyli widzimy jednoznacznie, że od razu może się pojawić pokusa, jeżeli jakiś grzech widzimy, obserwujemy jego mechanizm i od razu nasz stary człowiek, ciało nasze, od razu, a przecież ja mam to samo w środku, ja mam nasionko tego grzechu. Popatrzcie, u tamtego wyrosło, może u nas też się przyjmie i już twoje ciało podlewa to nasionko. I od razu, jak się zajmujesz danym grzechem, to od razu twoje ciało zaczyna pielęgnować, wykopuje inne roślinki i na glebę twojego serca próbuje zaflancować ten grzech. Wywyższasz się nad pedofilami? Kiedyś miałem taki przypadek w więzieniu, że więźniowie strasznie prześladowali pedofila. A w zasadzie człowieka posadzonego tam za pedofilię, a nie wiadomo, czy on faktycznie był tym człowiekiem, pedofilem. On twierdził, że nie był. Ale od razu musiałem ostrzec tych miłych osadzonych, którzy chodzą na nasze spotkania ewangelizacyjne. Chłopie, co ty robisz? Ty masz też grzech pedofilii w swoim sercu. Ty też masz grzech homoseksualizmu w swoim sercu. I jak będziesz tak się wywyższał nad homoseksualistą, czy pedofilem, czyli człowiekiem, który jako swój styl życia przyjął uleganie temu grzechowi, to
sam za chwilę będziesz kuszony w tym zakresie i sam za chwilę będziesz miał kłopot z tym, że to wykiełkuje w tobie. Ty się módl o tego człowieka. Ty wstawiaj się za nim do Pana Jezusa, żeby go uwolnił od tego grzechu, żeby pomógł mu z tego wyjść, ale się nie wynoś. Nie wynoś się nad alkoholikiem, nie wynoś się nad narkomanem, nie wynoś się nad człowiekiem uzależnionym od gier komputerowych, nie wynoś się nad człowiekiem, który ma problem z oglądaniem nieprzyzwoitych treści w internecie. Ja wiem, wielu mówi, że to moje filmy są nieprzyzwoitymi treściami w internecie, już to wielokrotnie spotkałem, ale nie o takie nieprzyzwoite treści mi chodziło akurat w tym przypadku. I nie wynoś się nad drugiego, który ma problem z jakimś grzechem. Jest to generalnie bardzo niebezpieczne, bo wtedy nasz grzech mieszkający w naszym ciele dostaje pobudkę. On zostaje wtedy odświeżony i podlany i zroszony rosą i wtedy zaczyna kiełkować. I za chwilę masz już ptaszka, który zaczyna wić gniazdo, mówiąc obrazowo, w twojej głowie. On zaczyna zakładać ci specjalne okularki na oczy, żebyś inaczej na ten grzech patrzył. I zaczyna w tobie mieszać różnego rodzaju idee, żebyś ty temu grzechowi uległ. Pierwsze miejsce, które tutaj weźmiemy pod uwagę, to jest oczywiście słynny Jana 3 rozdział. Od 14 do 15 wersetu. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli widzimy, jest tutaj, jak Mojżesz wywyższył węża. I każdy, kto zobaczył tego węża, został uzdrowiony. Tak samo każdy, kto uwierzy Pana Jezusa, ma żywot wieczny. Ile razy trzeba popatrzeć było na tego węża? Cały czas? No właśnie Izraelici tak zaczęli praktykować, to mieli tego węża i spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Czyli tam też byli tacy zwolennicy tego, że trzeba cały czas na tego węża się wpatrywać. Ale oryginalnie Mojżesz powiedział, że kto spojrzy na węża i faktycznie wystarczyło tylko zerknąć. I to jest ciekawe, że taki przykład jest dany, prawda? Jedno zerknięcie, sprawa załatwiona. I tak samo jedno uwierzenie w Pana Jezusa, sprawa załatwiona. I tutaj w tym rozdziale trzecim też jest narodzenie na nowo. Czyli nie da się czegoś odzobaczyć. Już jak coś zobaczysz, to już widzisz. Widziałeś. Tak samo uwierzysz Pana Jezusa, już uwierzyłeś. Nie da się tego odkręcić. I jeszcze trzeci przykład tutaj jest dany. Urodzenie dziecka. Nie da się cofnąć urodzenia dziecka. Możesz to dziecko zabić. Znaczy nie mówię, że możesz, bo nie możesz. To jest grzech. Nie zabijaj dziecka. Ale mówię w sensie, że technicznie, jeśli chciałbyś cofnąć narodziny, to nic nie jesteś w stanie zrobić. Narodzin nie cofniesz. Co najwyżej jesteś w stanie dokonać morderstwa, grzechu. I to pokazuje, że to jest nie do cofnięcia. Nawrócenie, uwierzenie w Pana Jezusa to jest po prostu przeniesienie ze śmierci do życia, przeniesienie z królestwa ciemności do królestwa światłości. Z królestwa światłości już nie ma powrotu do królestwa ciemności. I nie ma przeniesienia ze śmierci do życia. Nie ma przeniesienia ze stanu sprzed urodzin do stanu po, znaczy ze stanu po urodzinach do stanu sprzed urodzin. Nie ma przeniesienia ze stanu po zobaczeniu węża do stanu sprzed zobaczenia węża. Nie da się odzobaczyć węża, że tak użyję takiego sformułowania. Czyli już teraz mamy życie wieczne, ci, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa. Życie Adama było zbywalne. W wyniku grzechu stracił to życie. Życie wieczne jest darem niezbywalnym. Inaczej jak mogłoby się nazywać wiecznym życiem? No nie mogłoby się nazywać wiecznym życiem. I teraz kolejny werset to jest 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli widzimy i znowu jest jednoznaczne, że
Uwierzysz, masz życie wieczne. To życie wieczne nigdy się nie kończy i Pismo uczy nas, że już to mamy życie, bo na kawałek dalej, 3:36, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Czyli jednoznacznie widzimy, to jest nie do cofnięcia, nie da się tego odkręcić. Zaprawdę to są rzeczy nie do cofnięcia. I teraz jeszcze kawałek dalej, 5:24. Tak, zaprawdę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. I to przechodzimy do kolejnej części, czyli nie stanie przed sądem. Wspomniałem tych osadzonych, oni, każdy z nich był już po rozprawie sądowej. Gdyby żaden z nich nie trafił na salę sądową, nie byłby w więzieniu. To jest niemożliwe. Tak samo chrześcijanin nie może trafić do piekła, między innymi dlatego, że nie stanie przed sądem. To jest niesamowita obietnica. Nie stanie przed sądem. No to jak takiego skazać? Przecież jak ja bym trafił na rozprawę sądową i oskarżyciel wyjąłby moje akta, no słuchaj, Grzesiek, tutaj po prostu przechlapane. Wszystkie paragrafy złamane. No tak, ale ja nie stanę przed sądem. Nie ma jak mnie skazać, bo nie stanę przed sądem, bo uwierzyłem w Pana Jezusa. I przecież ta obietnica też jest 3:18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc widzimy, że ta idea, że nie będzie sądzony, powtórzona jest tutaj przez Pana Jezusa. To są wypowiedzi Pana Jezusa. Kto się zna lepiej niż Pan Jezus? I Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś wierzy w Niego, nie będzie sądzony, nie ulegnie postawieniu przed sądem. No więc jest to wspaniała obietnica. I bezpieczny dzięki obecnej służbie Chrystusa mogę być tylko wtedy, kiedy już takie zdarzenie mam za sobą, że już mam życie wieczne. I to jest bardzo ważne, żeby to rozróżniać, prawda? Więc każdy wie, że Chrystus obecnie zasiada po prawicy Ojca w niebie. To już widzieliśmy na przykład 7 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Szczepan widział Pana Jezusa po prawicy Ojca. Tak samo wielokrotnie jest to w kilku miejscach pokazane, ale to jedno miejsce, Dzieje Apostolskie, możecie sprawdzić. 7 lub 8 rozdział. Tam jest długa wypowiedź Szczepana kończąca się zamordowaniem tego świętego człowieka i to jest bardzo ważne, żebyśmy przeczytali tą całość, bo to pokazuje historię tego, jakimi my jesteśmy, bo Izrael wcale nie jest lepszy ani gorszy od nas. My nie jesteśmy lepsi ani gorsi od Izraela. Tylko tyle, że jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa, to Pan Jezus darował ci nowe życie, życie wieczne. I skoro Pan Jezus zasiada po prawicy w niebie, to nie po to tylko, aby tam być, lecz jest to coś znacznie więcej wartościowego, zwłaszcza dla nas. Jest to w pewnym sensie kwatera główna służby szczególnie ważnej dla każdego dziecka Bożego. Tam Pan nasz, który umarł za nas, wstawia się codziennie za nami. On jest orędownikiem, to znaczy to słowo. Niektórzy mówią jeszcze o słowie adwokat. No można tak powiedzieć. I Pismo nie uczy, że chrześcijanin kiedykolwiek osiądzie na laurach. Nie wiem, jak to sformułować. Generalnie chodzi o to, że no nie będziemy doskonali na tej ziemi, mając ciało pełne grzechów, pełne nasion każdego grzechu serce. To nie jesteśmy w stanie osiągnąć stanu doskonałości. I skoro tak, to chrześcijanin nie osiąga stanu duchowej doskonałości. Nie osiąga. Nie jest w stanie tego zrobić. I ta doskonałość, której nie osiągamy, oznacza również to, że nie osiągniemy stanu, w którym moglibyśmy być bezpieczni przed
zgrzeszeniem. Czyli jeżeli mamy tutaj taką sytuację, to musimy się spodziewać tego, że w wielu rzeczach upadamy. Jakub wręcz to mówi, że albowiem bracia, my w wielu rzeczach grzeszymy, ale jeśli ktoś w mowie nie grzeszy, jest mężem doskonałym. No to jest bardzo upokarzające, żeby takie coś powiedzieć, takie coś usłyszeć. No ale taka jest prawda. My w wielu rzeczach grzeszymy. I to jest stan stały. W zasadzie grzeszenie to jest główna aktywność każdego dziecka Bożego. Tak samo jak dziecka diabelskiego. Tu się pod tym względem wiele nie zmienia, poza może jakością grzechów. Tak jak mówiłem, chrześcijanin potrafi przekląć bliźniego, powiedząc: będę się modlił za ciebie. To jest chyba najwyższa forma przekleństwa chrześcijańskiego. Tak, chcesz komuś dowalić z grubej rury, grzeszny chrześcijaninie, to ja nieraz to czytam. Ja nie używam takiego sformułowania, ale nie wywyższam się też nad tymi, którzy to używają. Natomiast obserwuję to. Najwyższa forma sponiewierania kogoś to jest danie dobrej rady, że powinieneś być bliżej Jezusa albo że będę się o ciebie modlił. No to jest chyba, jak już się chce kogoś tak sponiewierać, to błogosławię cię w imieniu Jezusa. No serio. Tak. Albo miłuję cię miłością Chrystusową. To są największego kalibru przekleństwa chrześcijańskie. Nie tak jak w świecie na K, J, H, już nawet nie pamiętam, jak te wyrazy brzmią. Jak je słyszę, to sobie tylko boleśnie przypominam, że sam bardzo często ich używałem. Natomiast jest to po prostu, no w chrześcijaństwie to się tak poniewiera człowieka, no nie? Że się udaje bardziej duchowego niż tamten, któremu chce się soczystego kopniaka dać. To jest taka forma właśnie. I chrześcijanie nie są od niej wolni. Albo wykrzywianie pisma, żeby tylko swoją naukę zachować. To takich przykładów jest pełno. Pismo mówi jedno, ale dany chrześcijanin ma swoją prywatną opinię na ten temat, bo nie chce się podporządkować woli Bożej. No i to jest bardzo częste. I to jest właśnie bardzo groźne. Dlatego, że umyte świnie też tak robią. Wśród owieczek są umyte świnie. I te umyte świnie przez takie zachowanie owieczek dostają w pewnym sensie pewnego rodzaju behawioralne przyzwolenie na trwanie w grzechu. I Pismo Święte nigdzie nie opisuje duchowej wyżyny, gdzie grzech jest niemożliwy. To raczej wierzący ma robić wszystko, aby unikać grzechu, tak jak uczy Słowo Boże. Prawdą jest jednak, że chrześcijanie ciągle grzeszą. Niektórzy grzeszą więcej, inni mniej. Niektórzy w tym mniej potrafią, gdyby przyznawać grzechom punkty, to mogłoby się okazać, że te mniej jest więcej punktowane, a te więcej jest mniej, więcej drobnicy. Ale jakby posumować te punkty, to nie wiadomo, która grupa jest wyżej w tabeli. I pojawia się natychmiast problem, co zrobić z grzechami wierzącego. Oto właśnie po to Chrystus jest w niebie, na tej służbie jako orędownik. Temu poświęcona jest obecna służba Chrystusa według Bożego planu. Podczas gdy grzech zawsze jest godną potępienia plagą, zarówno dla grzesznika, jak i dla świętego, cudowne Boże zaopatrzenie sprawiło, że przed Bożym tronem stoi Pan Jezus Chrystus, ten, który ma na swoich rękach ślady gwoździ. I kiedy wierzący jest słusznie oskarżany przez jego grzechy, to wtedy odnośnie grzechów w naszym życiu chrześcijańskim Pan Jezus
natychmiast wskazuje na to, że właśnie za te grzechy wylał on swoją drogocenną krew na Golgocie. To jest jeden aspekt, ale bardzo często zanim chrześcijanin zgrzeszy, Pan Jezus już, znaczy bardzo często, zawsze się wstawia, zanim chrześcijanin zgrzeszy, to już Pan Jezus się wstawia, już działa, żeby ten grzech nie powstał, już wysłany jest Duch Święty do służby, żeby tego chrześcijanina powstrzymać od grzechu, ale także jest to, że Pan Jezus stawia się, żeby chrześcijanin pokutował, żeby chrześcijanin się opamiętał. I tutaj takie miejsce z pierwszego listu Jana, 2 rozdział 1-2. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale też za grzechy wszelkiego świata. I jeszcze z nowszego przekładu to przeczytam. 1 Jana 2 rozdział 1-2 werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Więc jednoznacznie tutaj widzimy, że Pan Jezus się stawia za nami, jest po prostu aktywny w kwestii tego, żebyśmy nie grzeszyli, a jeśli zgrzeszymy, to mamy orędownika u Ojca. Jedyną przyczyną, która mogłaby zakłócić doskonałą pozycję pewności chrześcijanina w Chrystusie, jest sprawa obecnego grzechu. Ale grzech ten jest bezzwłocznie, no, użyję takiego kolokwializmu, załatwiany, jest rozprawiona ta sprawa tego grzechu, jest on bezzwłocznie załatwiany przez naszego orędownika po prawicy Ojca. Codziennie Pan Jezus wstawia się za nami, pokazując, że za każdy grzech, jaki popełniamy, zapłacił On pełną cenę odkupienia. Tego uczy nas ten fragment między innymi. Nasza sprawa leży Mu na sercu, jest w Jego rękach i to jest Jego po prostu służba. Życie wieczne, które mamy, jest podtrzymywane przez tego, który żyje wiecznie, aby wstawiać się za nami. I to jest właśnie taka sytuacja. Jest jeszcze jedna błogosławiona służba Pana Jezusa Chrystusa w niebie i zajmuje się On naszymi słabościami i niedojrzałością. Wiedząc, że często brakuje nam w pełnieniu woli Bożej, to Pan Jezus skutecznie wstawia się za nami. O tym możemy w Hebrajczyków 7 rozdział przeczytać, 25 werset. Hebrajczyków 7:25. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Albo z nowszego przekładu. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Czyli widzimy, że nawet jeżeli chrześcijanin upadnie, a upadnie, nieraz upadnie, to gdy upadnie, to Pan Jezus stawia się za chrześcijaninem i dlatego zbawienie jest nieutracalne, nie można go stracić, bo to Pan Jezus się wstawia za chrześcijaninem. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętajmy, aby nie dać się zwariować przeróżnym, modnym, fałszywym naukom. Wierzmy w starą Ewangelię, która mówi, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. To jest najprostsza rzecz, bardzo prosta. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli macie życzenie otrzymać Nowy Testament, możecie do mnie napisać. SMS-a 739089088. Jeśli chcecie zostać ochrzczeni, to też możecie skorzystać z tego kontaktu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania biblijne też. Proszę także o informacje, jeżeli macie jakieś życzenia co do rozwoju tematów na kanale. Będę chętnie ich słuchał. Być może na niektóre zareaguję tymi odcinkami, bo tak do tej pory udawało się zrobić. Można też do mnie napisać CMS-skrytka-pocztowa 328 50950 Wrocław
68 albo czytaj Biblię skrytka 31 63 500 Ostrzeszów albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.